Otwieram obrady 23. sesji Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 12 lipca, zwołanej na dzień 12 lipca na godzinę 14. Sesja została zwołana na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Witam serdecznie przybyłych radnych na sesję, pana burmistrza, panią skarbnik, panią sekretarz, kierowników wydziałów jednostek organizacyjnych. Witam pana mecenasa oraz przedstawicieli mediów. Witam sołtysów, przewodniczących osiedli. Otrzymali państwo radni proponowany porządek obrad. Czy panie burmistrzu wnosi pan do porządku obrad jakieś wnioski? Tak, szanowni państwo. Od razu prośba i jednocześnie przeprosiny z uwagi na tryb wprowadzania, ale dynamika zdarzeń jest tak szybka, że niestety czasami trzeba takich zmian dokonywać. Bardzo bym prosił o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 149 przez 18 przez 2015 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024. Wiąże się to z tym, że dostaliśmy informację dość pilną, którą musimy dzisiaj podjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze wnioski do porządku? Nie widzę. W takim razie poproszę państwa radnych o przegłosowanie tej propozycji pana burmistrza do wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 149 przez 18 przez 2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 gminy Kłobuck. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jedna osoba. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Podaję wynik głosowania. Za wprowadzeniem do porządku obrad głosowało 18 radnych, przeciwny, jeden głos wstrzymujący, głosów nie było. Projekt uchwały został wprowadzony. Będzie on w punkcie... Czemu piątym? Trzecim chyba tu. Wprowadzimy go po projekcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu jako punkt trzeci. Projekt uchwały w sprawie prowadzenia karty dużej rodziny będzie czwarty. Przesuną się o jeden wszystkie punkty porządku obrad od punktu. Tak, to będzie punkt trzeci. Przegłosujemy cały porządek obrad. Kto z państwa radnych jest? Nie, no tylko to jest, będzie autopoprawki zgłoszone. No to poprawki. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad wraz z tą jedną poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Dwie osoby. Za całym porządkiem podaję wynik głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 17 radnych, przeciwnych głosów nie było, wstrzymały się dwie osoby. Porządek obrad został zatwierdzony wraz z poprawką. Przechodzimy do punktu drugiego. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016. Panie burmistrzu, kto będzie referował? Pani skarbnik, tak? Jeśli chodzi o projekt zmian w budżecie, to otrzymaliście państwo dzisiaj drugą wersję projektu. Chodzi tutaj o dodanie załączników trzech do projektu uchwały. W związku z tym została sporządzona druga wersja, aby no, nie zgłaszać w tej chwili autopoprawek w sensie słownym. Ten projekt wersji drugiej zmian w planie budżetu na rok 2016 zawiera już w swoich zapisach te dodatkowe załączniki, czyli załącznik numer 3, 4 i 5. 3 dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków, 4 i 5 dotyczy deficytu budżetu oraz zapisy dotyczące sfinansowania deficytu określone w paragrafie pierwszym punkt 5
projektu uchwały w wersji drugiej. Jeśli chodzi o załączniki, to załącznik numer 1 pozostaje bez zmian i dotyczy on zmian w planie dochodów zwiększających budżet o 266 285 zł. Załącznik numer 1. Załącznik numer 2 w wersji drugiej omawianej wczoraj na Komisji Finansów i Budżetu, które teraz pozwolę sobie omówić. Załącznik numer 2 w wersji drugiej zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2016 zawierają zmiany ogółem zwiększenie 266 285 zł i polegają na zwiększeniu płac i pochodnych w Zarządzie Dróg Gospodarki Komunalnej na zatrudnienie pracowników z robót publicznych w wysokości 28 700 zł. Zmniejszeniu pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego w uchwalonym budżecie 187 415 zł. Przypomnę Państwu, że pierwsze zmniejszenie było na poprzedniej sesji. To już jest końcowe zmniejszenie. Projekt uchwały o udzieleniu pomocy finansowej będzie przedstawiony Państwu na kolejnej, mam nadzieję, normalnej sesji. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące oświaty i wychowania, dotyczą one dwóch problemów, to znaczy regulacji dotacji między rozdziałami w zakresie placówek oświatowych, dla których organizatorem nie jest gmina. Te zmiany dotyczą głównie zwiększenia liczby dzieci, bądź też zwiększenia liczby dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności. W związku z tym na tych rozdziałach brakuje pieniędzy. Per saldem dodane do tych zmian jest kwota 40 tysięcy złotych. I druga zmiana dotyczy zadania pod nazwą przebudowa parteru i pierwszego piętra w budynku zespołu szkolno-przedszkolnym w Łobodnie. Kwota 50 500 zł. Bez tej zmiany gmina nie rozstrzygnie przetargu na to zadanie. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące gospodarki komunalnej, to główną i najważniejszą zmianą jest zapewnienie środków na zakup instalacji i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck, będącego majątkiem Tauron Dystrybucja S.A. Kwota, tak jak powiedziałam, 385 tysięcy złotych. Ponadto zmiany z oszczędności poprzetargowych na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego w Łobodnie, zmniejszenie i zapewnienie części środków na budowę kanalizacji sanitarnej dla ośrodka sportu i rekreacji w Kłobucku z tego specjalnego rozdziału, którym jest rozdział 9019 związany z ochroną środowiska. W tym rozdziale mogą być finansowane tylko zadania związane właśnie z ochroną środowiska. Co zyskuje dział na tych zmianach? Kwotę 50 500 zł poprzez zmianę tych źródeł finansowania pomiędzy rozdziałami. Łączne zmiany, tak jak powiedziałam, 266 285 zł, które zapewniają sfinansowanie generalnie tych trzech źródeł, dwóch inwestycji i płac i pochodnych w Zarządzie Dróg. Teraz jeśli chodzi o materiał dodatkowy. Materiał dodatkowy dotyczy wyłącznie zadania inwestycyjnego przebudowa drogi ulicy Olszowiec w Borowiance. Przypomnę Państwu to, co mówiłam na komisji, że do tej pory w budżecie kwota inwestycji wynosiła 800 tysięcy złotych, przy czym 500 tysięcy złotych to była dotacja celowa i 300 tysięcy udział własny gminy. Z uwagi na fakt, że sporządzona dokumentacja projektowa i złożony wniosek do obszarów wiejskich tą inwestycję szacował na kwotę 2 milionów złotych i inwestycja zgodnie z wczorajszymi informacjami dostała dofinansowanie,
Tak jak wcześniej również informowała pani kierownik inwestycji, w przypadku dofinansowania trzeba będzie poetapować czasowo tą inwestycję z uwagi na fakt, że już jest półrocze. Zmiany w załączniku numer 3, tak jak powiedziałam, dotyczą tylko tej inwestycji i polegają na zmniejszeniu dotacji na tą inwestycję z 500 tysięcy złotych o kwotę 311 214 zł i zmniejszenie planu wydatków na realizację tej inwestycji o kwotę 537 253 zł. Jeśli Państwo byście sięgnęli do projektu następnej uchwały w sprawie WPF-u, to macie tam w uzasadnieniu, zaraz na drugiej stronie, podane źródła finansowania inwestycji. I etapowanie tych inwestycji na lata, więc ja może tylko zwrócę uwagę, że ogółem kosztorys inwestycji to jest 2 063 916 zł. I etapowanie polega w związku z dużym upływem czasu na tym, że tylko przewidziane są część zadań w tym roku i w roku przyszłym następne. W 2016 roku 262 747 zł i w roku 2017 1801 zł 169 groszy. W związku z tym, że macie to Państwo w materiałach, tak jak powiedziałam w projekcie uchwały wprowadzanej, podział na środki unijne i własne, jeśli będą pytania, to powiem. Środki unijne 1 313 268 zł, wkład własny gminy 750 648 zł, tak jak powiedziałam, zetapowany na lata. Mówię o źródłach tutaj sfinansowania, bo one mają też odzwierciedlenie w omawianej uchwale, czyli w zmniejszeniu zarówno dochodów, jak i wydatków na tą inwestycję w tym roku, co per saldem powoduje, że kwota kredytu ulega zmniejszeniu na ten rok o kwotę 226 039 groszy. Jeszcze raz przypomnę, zmniejszenie dochodów 311 tysięcy, zmniejszenie wydatków 537 tysięcy złotych, co wpływa nam na to, że ten kredyt zostaje zmniejszony o kwotę 226 039 zł, co odzwierciedla załącznik numer 4 do materiałów dodatkowych, a załącznik numer 5 źródła sfinansowania deficytów nowej wersji, czyli plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach określonych w załączniku numer 4. Jeśli chodzi o pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja Budżetu i Finansów, pan przewodniczący Janusz Soluch. Opinia z dnia wczorajszego. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu i z dzisiejszego posiedzenia. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w planie, w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016. Tu będziemy głosować tą uchwałę na razie, tak? Bo omówiony był również zmiana uchwały zadań wieloletnich. Oddzielnie. Czyli tylko zmiany w planie budżetu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Mikrofon numer 4, pan radny Witold Dominik. Czy pytań mam wiele. Źle się dzieje, że tak głosujemy w ten sposób, takie uchwały ważne, bo to oczywiście w ostatniej chwili dostajemy przed sesją, jest trudno się z tym zapoznać. Tylko takie krótkie sprostowanie, pani skarbnik, w grudniu była znana kwota tej inwestycji, ponieważ kosztorys inwestorski już był na ponad 2 miliony. Przyjęliśmy kwotę szacunkową, mimo że znaliśmy kwotę kosztorysową w budżecie gminy na rok 2016.
Pytanie takie, bo to nie rozumiem tego wszystkiego, oczywiście w pośpiechu czytane. Mówiła Pani o dotacji i ona tu jest zapisana w tych załącznikach i w WPF-ie. Przede wszystkim tutaj jest w uzasadnieniu do WPF-u wpisana kwota 1 313 268 zł. W załączniku numer 3 jest wpisana dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3. 311 214 zł. Jakby była Pani uprzejma ewentualnie wyjaśnić. Pytanie do pierwszej uchwały, bo nie wiem, teraz głosujemy dwie uchwały równocześnie o zmianie budżetu, bo Pani omawiała obie naraz, tak? Ale mamy, jakby łączymy, tak, to co mieliśmy wcześniej z tym, co dzisiaj rozumiem, jako jedna uchwała. Tak. No przykro mi, no ale... No, proszę wybaczyć też moją dezorientację, bo muszę się ogarnąć w tych dokumentach, ich jest ich wiele. Mam takie pytanie do załącznika, bo to rozumiem, że głosujemy też załącznik planu wydatków budżetowych w wersji drugiej. Dokładnie, tak. A to otrzymaliśmy wcześniej. Mhm. Ten załącznik numer dwa. Już były dyskutowane, były już dyskutowane, były już na wczorajszej komisji. Mam takie pytanie, proszę ewentualnie sprostować lub uszczegółowić. Chodzi mi mianowicie o przebudowę parteru pierwszego piętra w budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Łobodnie. W grudniowej uchwale było tam 80 tysięcy, ile pamiętam. Miesiąc temu zwiększyliśmy o 35 500 i w tym miesiącu o kolejne 50 500. Pytanie brzmi, w jakim trybie został zwiększony zakres tego projektu? Bo w grudniowej uchwale jest mowa o modernizacji bloku żywieniowego, tak? Mamy w tej chwili uchwałę, która dotyczy przebudowy parteru pierwszego piętra budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Łobodnie. Rozumiem, że zmienił się zakres projektu. Chciałem zapytać, w jakim trybie, no bo mamy zwiększenie tak naprawdę wydatków planowanych o 200%, tak, bo było 80, aktualnie jak sumujemy te kwoty to jest 166 tysięcy złotych. To może na razie tyle, dziękuję bardzo. Mhm. Dziękuję. Pani skarbnik odpowie. Tak? No więc tak, jeśli chodzi o Olszowiec, to myślę, że nie jest dla Pana niespodzianką, że akurat w lipcu jest rozpatrywana sprawa dofinansowania, ponieważ miał Pan udzieloną szczegółową odpowiedź 15 stycznia na temat planowania Olszowca. W tej odpowiedzi uczestniczyła również Pani kierownik Solska. Ja mam ją przed sobą. I tutaj mniej więcej w końcu tej odpowiedzi wielostronicowej była informacja, że najwłaściwszym terminem dokonania zmian będzie najprawdopodobniej czerwiec 2016, czyli po informacji w zakresie konkursu. Bo to Państwo decydujecie, czy tą inwestycję zdjąć z budżetu, jeśli nie otrzymuje dofinansowania, czy tą inwestycję robi mi ze środkami unijnymi w przypadku tego dofinansowania w odpowiedniej wysokości i uznania, że przyjmujemy tą dotację i realizujemy tą inwestycję. Myślę, że to było wielokrotnie też wyjaśniane na sesji i no wracanie do tego tematu jest też dla mnie przykre. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nigdy gmina nie ogłosiła przetargu na inwestycje bez wiedzy rady, jeśli na zadanie nie została otrzymana dotacja. Także myślę, że tutaj no nasze działania w zakresie finansowania są o tyle w porządku, że no, zawsze informujemy Państwa ze szczegółami dotyczącymi no, finansowania. Jeśli chodzi o zmiany w planie budżetu, to proszę zwrócić uwagę, że dotacja tegoroczna tam w rozpisce, którą macie Państwo przy uzasadnieniu do WPF-u jest 162 tysiące, a nie 1 313. A my w tej chwili jesteśmy w punkcie zmiany w budżecie tego roku, nie przyszłego. Dlatego ta zmiana zmniejsza dotację o 300,
11 tysięcy złotych, 500 tysięcy minus to, które tam jest w rozpisce. Jeśli chodzi, no nie wiem, czy wszystkie pytania dotyczące Olszowca zdołałam jak gdyby zaspokoić, natomiast no faktem jest, że no pewne działania muszą być szybkie. Myśmy wczoraj otrzymali informację z projektem umowy o dofinansowanie. No i z pewnych względów też no, gmina musi działać szybko, bo jest kurs euro, bo nie jesteśmy pierwsi, jeśli chodzi o tą listę rankingową, tak? To też no, musicie Państwo zrozumieć, że to nie jest tak, że my chcemy, nie wiem, coś ukryć i dlatego te materiały są tak szybko. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze? Pan burmistrz, tak? Jeszcze w sprawie Łobodna. Jeżeli coś mi umknie, to bardzo bym prosił pana kierownika o uzupełnienie. Jeśli chodzi o blok żywieniowy, faktem jest, że pierwsza wersja była inna, inny zakres tych prac. Jednak z uwagi na to, że pojawiła się możliwość przeniesienia biblioteki w inną lokalizację niż szkoła, pani dyrektor zaproponowała rozszerzenie tego zakresu, aby to była inwestycja raz na wiele, wiele lat. Stąd ta zmiana i nazwy, i zakresu prac, i kwoty, która była dołożona na poprzednich sesjach, czy na poprzedniej sesji do tego zadania. Z kolei mamy, ja rozumiem ten tryb, ale w zasadzie głównym powodem zwołania sesji było oświetlenie. A tutaj jakby ta zmiana dotyczy tego, że otworzyliśmy ofertę, a w zasadzie jedną ofertę na to zadanie, która co prawda raz, że mieści się w kosztorysie inwestorskim, ale nie mieści się w zakresie budżetu i przewidzianych środków. Więc stąd ta zmiana. Na poprzedniej sesji też zmienialiśmy nazwę, o ile pamiętam, tak panie kierowniku, tego zadania i dostosowywaliśmy do faktycznej nazwy dokumentacji, która się na to zadanie pojawiała. Jeżeli były jakieś dodatkowe informacje potrzebne, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Pan radny Witold Dominik. Nie chciałbym, naprawdę nie było moim celem robienie przykrości pani skarbnik. No stwierdziłem tylko fakt, że kwota 2 milionów była znana w grudniu, nie pojawiła się nagle. Natomiast chciałem właśnie jeszcze panie burmistrzu zapytać o to oświetlenie, bo nie uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Rozumiem, że zmierza to do pewnego uporządkowania całej sytuacji, bo część słupów oświetleniowych jest własnością gminy, część natomiast pozostaje dalej własnością Tauron. Są problemy z wymianą tego oświetlenia. Ja chciałem zapytać, drodzy Państwo, jakie są skutki finansowe takie dalekosiężne, bo rozumiem, że sam wykup tych urządzeń nie jest to jednorazowy wydatek, ale będziemy ponosić koszty z tytułu bieżącego utrzymania. Czy były te koszty kalkulowane? Jakie to może być skala kosztów, jeżeli byście Państwo... Ja rozumiem, że to jest coś innego niż wymiana opraw, bo to jest jakby głównym celem, żeby zmniejszyć zużycie prądu i wydatki gminy na te rachunki za prąd, za oświetlenie. Natomiast no, chodzi mi o, w jakim zakresie my będziemy w tej chwili musieli obsługiwać tą całą infrastrukturę. Czy przejmujemy tylko słupy z oświetleniem oprawy, czy przejmujemy również sieć, która zasila te urządzenia? I mówię, jaki zakres będzie ewentualnie później obsługi ze strony gminy, jakie przewidywane koszty wydatków bieżących, które zwiększą nasze wydatki w skali budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz odpowie. Tak, ma pan rację. To znaczy przede wszystkim, żeby była jasność, to co tłumaczyłem na Komisji Budżetu i dużo wcześniej, że przymierzamy się dość mocno do wymiany oświetlenia w całej gminie. Żeby wymienić to oświetlenie, no to podstawową rzeczą w ten wniosek, który mamy złożyć, trzeba wpisać własność. Własność albo dysponowanie tym majątkiem. Więc alternatywy były dwie. Albo wykupić ten majątek, albo go po prostu wydzierżawić od Tauronu. Warunki, które otrzymał Myszków na dzierżawę, który nie planował wykupienia i zgodził się, no według mojej wiedzy, a rozmawiałem z burmistrzem Myszkowa, to prawda oni nie mieli za bardzo wyjścia, bo raz, że to jest mały zakres, mała ilość tego oświetlenia w stosunku do naszego, a dwa, procedura wykupienia byłaby zbyt długa i nie zdążyliby złożyć tego wniosku. To tyle.
Więc jeżeli braliśmy pod uwagę wydzierżawienie tego majątku, a wykupienie i po analizie ekonomicznej, bo to zawsze to biorę pod uwagę przede wszystkim, czy nam się to po prostu opłaca i jakie z tego tytułu mamy korzyści, nie tylko wydatki, to okazuje się, proszę Państwa, że tak, wykupujemy przede wszystkim to, co Pan pytał, linię oświetleniową całą, wraz z latarniami i oprawami oświetleniowymi. To jest jeden etap. Zresztą w materiałach Państwo mają to rozbite na dwa elementy, tak? Oświetlenie skojarzone i tak zwane nieskojarzone. Czyli jeżeli mamy oświetlenie nieskojarzone, to będzie to w pełni naszą własnością od początku do końca. Jeżeli chodzi o oświetlenie skojarzone, to naszą własnością, tą, którą wykupujemy, to jest wysięgniki i oprawy. Oczywiście wszystkie te elementy będą wymienione na oprawy nowe i oprawy i słupy tam, gdzie jest to konieczne, na latarnie nowe. Pozostaje nam koszt dzierżawy słupów skojarzonych, który jest stosunkowo niewielki, bo on w roku 2015, i tu proszę wziąć pod uwagę, że to były wszystkie słupy, które są, nie tylko te skojarzone, które zostają, które nie są możliwe do wykupienia, to był koszt 4891 zł. Ale co jest istotnym elementem tej naszej analizy ekonomicznej, to jest konserwacja, o której Pan wspomniał, czyli te usługi, które najbardziej nas kosztują. Bo ja pomijam kwestię zużycia energii i opłat z tego tytułu, ale same te usługi świadczone przez Tauron na rzecz gminy. Proszę zauważyć, że te usługi rosną lawinowo i bardzo trudno się negocjuje z monopolistą, dlatego że dla porównania podam Państwu, że w 2013 roku płaciliśmy za tą usługę 153 301 zł. A już w roku 2016 z moich wyliczeń to jest 207 tysięcy. I to po ciężkich negocjacjach, gdzie z kwoty, którą ja miałem, no, trudno nazwać to przyjemnością negocjować, to proszę zauważyć, że w roku 2013 była to kwota 5,80 groszy netto, a w 2015 roku 6,90 groszy netto. A w 2016 obowiązuje już stawka 7 zł netto, gdzie przy pierwszych rozmowach dotyczących tej stawki Tauron zaproponował stawkę 11 zł. Więc proszę zauważyć, gdyby oni się uparli na tą stawkę, a nie mamy za bardzo alternatywy, bo to jest ich majątek, więc oni mają prawo zgodzić się na takiego operatora czy innego. I ten monopol chcemy po prostu złamać. I tak jak powiedziałem, roczne koszty tej obsługi to jest 207 tysięcy. To jest sama obsługa, konserwacja i proszę wziąć pod uwagę, że w to nie wchodzą żadne naprawy i remonty. Oczywiście logiczne jest, że w momencie wymiany tego oświetlenia w całości, w zasadzie koszty konserwacji powinny spaść bardzo mocno. W zasadzie nie powinno tych kosztów być, bo instalacje będą na gwarancji. Ale tą instalację będziemy musieli konserwować z uwagi na to, że wymieniamy tylko oprawy, tak? Nie wymieniamy sieci, nie wymieniamy linii. One są w tym stanie, jakim przejmujemy w tej chwili, wykupujemy tą linię. Z tym, że na słupach skojarzonych, bo to nas najbardziej zastanawiało, czy tylko nieskojarzone, a skojarzone nie wykupywać, bo nadal Tauron będzie miał na to wpływ, według nowych przepisów, które obowiązują, jeżeli jest konserwowana oprawa, to oprawa z wysięgnikiem należy do właściciela tej oprawy. Czyli Tauron nie może nam zabronić konserwowania przez inny podmiot, który możemy wyłonić w formie przetargu czy zapytania ofertowego, na konserwację tych urządzeń. Tak jak powiedziałem, te koszty spadną praktycznie do minimum z kwoty 207 zł. Podejrzewam, że będzie to jakieś przynajmniej 20% tej wartości. Więc sam fakt wykupienia i braku tej konserwacji i tego monopolu powoduje, że w ciągu kilku lat ten zakup nam się zwróci. I będziemy mieć własne oświetlenie, które będziemy mogli modernizować wtedy, kiedy będziemy mieli na to po prostu ochotę i środki. Co prawda, jeżeli to zmodernizujemy, to przez wiele, wiele lat nie będziemy musieli do tego
dokładać. Proszę Państwa, proszę wziąć pod uwagę też fakt, że my tą linię rozbudowujemy cały czas. Ja tu podawałem Państwu radnym na komisji, że w samym roku 2015 w porównaniu z rokiem 2014, bo to jest odnośnik, ja wcześniej nie mogę się odnosić, to tych opraw w 2014 było 232, a w roku 2015 już było 274, czyli około 42 oprawy więcej przybyło nam do obsługi, do konserwacji, a 2016 będzie jeszcze większym zwiększeniem z uwagi na już do półrocza już mamy kilkadziesiąt opraw już zamontowanych na terenie naszej gminy. Więc całość tych prac, ja tutaj nie rozważam jeszcze kwestii korzyści płynącej już z samej zakupu energii i usługi dystrybucyjnej, bo to według, jak Państwo byli na komisji, na spotkaniu z projektantem, on to szacował w granicach 250 tysięcy rocznie. Tak? Takie oszczędności powinniśmy osiągnąć w sytuacji, w której mamy tą ilość opraw, która dzisiaj jest. Oczywiście przy rozbudowie to zużycie będzie rosło, ale nie będzie rosło w taki sposób, jak przy starych oprawach i starym systemie i starej linii. Tyle. Jakby były jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 wraz z załącznikami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Podaję wynik głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Przeciwnych głosów wstrzymujących nie było. Uchwała ma numer 200/23/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku. Przechodzimy do punktu kolejnego. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 149/18/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 gminy Kłobuck. Panie Burmistrzu, czy będzie Pani Skarbnik referowała? Proszę bardzo. Nie. Nie, to jest inny projekt uchwały. Ale to jest w części było omówione, także Pani Skarbnik, proszę tylko pokrótce jeszcze. To już króciutko pozycja dotycząca przedsięwzięć wieloletnich, przebudowa drogi gminnej Olszowiec. Zmienia się, oczywiście macie Państwo w objaśnieniach napisane, co się zmienia. Zmieniają się lata realizacji, było 2014-2016, z 2014-2017. Łączne nakłady to jest to, co jest do dofinansowania plus to, co gmina sfinansowała, jeśli chodzi o projekt dokumentacji. No i limit 2016 262 747 i limit 2017 1 801 169. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, opinię pan przewodniczący Janusz Soluch. Komisja Budżetu, Finansów, Edukacji, Handlu i Usług jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 149/15/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 gminy Kłobuck? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 19 radnych. Przeciwnych wstrzymujących głosów nie było. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Kłobuck programu dla rodzin wielodzietnych. Gmina Kłobuck dla rodziny. Karta dużej rodziny. Panie Burmistrzu, kto referuje uchwałę?
Pani kierownik Duraj Stefańska, proszę. Witam serdecznie. Chcę tutaj przeprosić, ponieważ wczoraj była komisja i wprowadzaliśmy tą uchwałę, omawiałam ją na komisji. Natomiast dzisiaj dostarczyliśmy jeszcze Państwu na sesję materiały, ponieważ jeszcze wczoraj konsultowaliśmy tą uchwałę z nadzorem. Nadzór nam tam pewne rzeczy pozarzucał i musieliśmy na szybko jeszcze nad tą uchwałą popracować. Stąd ten kolejny projekt Państwa. Także wnosiłabym o autopoprawki. Nie wiem, czy mam omawiać po kolei punkty. Jednym z takich ważnych jest, musieliśmy usunąć punkt dotyczący tej opłaty 50, zwolnienia z odpłaty 50% z odpłaty za godziny dodatkowe. Nadzór zarzucił nam to, powiedział, że jeżeli w tej formie ta uchwała ma przejść, to oni ją nie dopuszczą nam tej uchwały. Także uchylą nam tą uchwałę i także musieliśmy to wyrzucić. I tam takie drobne kosmetyczne zmiany jeszcze w podstawach prawnych i w punktach. Omówić wszystkie po kolei, czy wystarczy ten materiał, co Państwo mają? Mamy materiał. Tam reszta jest drobna. Najważniejsze są zmiany tylko w podstawach prawnych i to, że te 50% ulgi to jest od tej złotówki, no, nie możemy tego wprowadzić. Też zarzucił nadzór, że tego katalogu firm nie powinien być dołączony. Katalog firm powinien wisieć w urzędzie, powinien być na stronie internetowej, natomiast nie może być dołączony do uchwały. Mhm. I dlatego żeśmy ten katalog z tej uchwały wyrzucili. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji, pan przewodniczący Tomasz Kasprzyk, Komisja Edukacji. Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały ze strony Państwa radnych? Mhm. Mikrofon numer 4, pan radny Witold Dominik. Proszę bardzo. Rozumiem, że nie możemy zapisać w uchwale tej ulgi 50% w opłacie za przedszkole, tak? I nadzór zakwestionował to. W związku z tym zmieniła się podstawa prawna i zniknął artykuł 14 tak, ustawy tak, o systemie oświaty tak, z podstawy tak, prawnej. Tak. Myślę, że dobrze, że nie jest już załącznikiem do uchwały ten katalog firm, bo rzeczywiście zmuszał nas praktycznie na każdej sesji do głosowania zmiany załącznika. Rozumiem, że to będzie się działo jakby niezależnie poza Radą Gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dokładnie tak jest. Ta uchwała musiała być w związku z tym, że podmioty się zgłaszały. W związku z tym co roku musieliśmy tą uchwałę na nowo wprowadzać. W tej chwili jest to tylko na zasadzie deklaracji. Dziękuję. I jeszcze pan radny Witold Dominik. Przepraszam, jestem rozkojarzony. Chodzi mi jeszcze, bo tam w uzasadnieniu do uchwały podała pani konieczność zmiany tej uchwały ze względu na zalecenia Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W jakim trybie Śląski Urząd Wojewódzki wypowiadał się tej kwestii? Bo nie uchylał tej uchwały, prawda, jako niezgodnej z prawem tej poprzedniej. Nie, telefonicznie. Oni zadzwonili, że jeżeli powiedzieli nam, no, że ta uchwała jest w takiej formie, ona będzie uchylona i oni ją zaskarżą, chyba że my zmienimy tamtą uchwałę nową uchwałą, stąd prowadzamy tą nową uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś również z Państwa radnych ma jeszcze pytania do projektu uchwały, wnioski? Nie widzę, nikt się nie zgłasza z Państwa radnych. W takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie dzisiaj, ten projekt uchwały, który dzisiaj został Państwu radnym przedstawiony. Ta wersja w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Kłobuck programu dla rodzin wielodzietnych. Gmina Kłobuck dla rodziny, karta dużej rodziny. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 19 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Uchwała została przyjęta. Ma nadany numer 202/23/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lipca 2016 roku. Przechodzimy do punktu kolejnego. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Panie burmistrzu, pani kierownik Jagielska referuje, proszę. Proszę.
Przedmiotem uchwały jest nieruchomość położona w Kłobucku obręb Smugi, oznaczona geodezyjnie numerem 445, która w części wykorzystywana jest jako droga gminna, ulica Wiejska. Właściciel gruntu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie gminie Kłobuck przedmiotowego gruntu i stąd proponujemy Państwu podjęcie uchwały. Zaznaczam, że obecnie działka, do której gmina ma tytuł własności, czyli działka numer 561, stanowiąca właśnie część pasa drogowego ulicy Wiejskiej, ma szerokość od 3 do 5 metrów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji, pan przewodniczący Witold Dominik. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, wnioski ze strony państwa radnych do projektu uchwały? Mikrofon numer 9, pan radny Janusz Soluch. Przepraszam, był włączony wcześniej. Nikt nie zgłasza się z państwa radnych do wypowiedzi. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciwnych, wstrzymujących głosów nie było. Uchwała została podjęta, ma numer 203/23/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lipca 2016 roku. Kolejnym punktem są sprawy różne. W sprawach różnych do biura rady wpłynęło kilka uchwał rad. Proszę bardzo, pani radna Danuta Kasprzyk. Bo mamy zawiadomienie, że sesja jest 15, pani podaje 23 i teraz... Jest to błąd, sesja jest 23, nie wiem skąd się wkradia dzisiaj. I było też, że 25 podawane, więc... Nie, sesja jest 23, w niektórych materiałach, nie wiem skąd takie, ale u mnie też ci jest sesja na pewno 23. Taki chochlik komputerowy. Wpłynęło do nas uchwały gmin w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Tych uchwał jest kilkanaście. Na każdej sesji przychodzą te uchwały podejmowane przez rady. Nie będę nawet czytać, bo to do wiadomości. Myśmy już taką uchwałę też podjęli, przekazali do właściwych organów. Wpłynęło pismo ze Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji do Rady Miejskiej w Kłobucku. Odczytam Państwu pismo, nie jest to długie. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 446, oraz koniecznością dostosowania statutu związku do obowiązujących przepisów zawiadamiam, że na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie, które odbyło się 22 czerwca 2016 roku, została podjęta uchwała nr 6/16 w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie. Podjęcie uchwały poprzedzone było uzyskaniem pozytywnej opinii wojewody śląskiego do projektu uchwalonych później zmian statutu. W załączeniu przedkładam kserokopię stanowiska wojewody. Realizując zapis artykułu 67a ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym, który zobowiązuje mnie jako przewodniczącego Zgromadzenia Związku do przekazania wszystkim radom gmin uczestnikom Związku treści podjętej uchwały w terminie 7 dni od daty jej uchwalenia, w załączeniu przesyłam wyżej wymienioną uchwałę nr 6/16. Treść uchwały jest zgodna z treścią projektu zmian przedłożonego wojewodzie śląskiemu. Z poważaniem w podpisie przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Przemysław Wrona. I jako załączniki mamy uchwały nr 6/16 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie z dnia 22 czerwca 2016 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji.
to zostawiam to biurze rady. Jeśli ktoś z Państwa radnych byłby zainteresowany szczegółowo, co zmieniło się w statucie, w których paragrafach, proszę sobie o zapoznanie się. I to wszystko, jeśli chodzi o sprawy różne. Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu ostatniego sesji. Zamykam obrady 23. sesji Rady Miejskiej w Kłobucku.